Bardzo za cudowny wieczór, za to, że mogliśmy spędzić go razem. Dziękujemy kapeli Stomporkowskiej, dziękujemy mediom. Drodzy, chciałam przypomnieć, że spotykamy się następnym razem, 1 lipca. Kolejne spotkanie 19 sierpnia, później też jeszcze będą takie potańcówki, ale 24 czerwca w Stomporkowie odbędzie się wielka impreza mająca na celu wsparcie Bożentyny, leczenia Bożentyny, no o tym to może Sebastian powie bardziej dokładnie. Dziękuję Wam bardzo. A Sebastian, proszę Cię parę słów na temat Bożentyny. Proszę Państwa, 24 będzie koncert, ale odbywający się od południa, prawda, do godziny 20 zakończony topieniem wianków, bo to będzie nad stawem, można powiedzieć, w Stomporkowie na ulicy Miłej. Czyli tak jak w Domu Kultury już niektórzy byli, to po prostu tą drogą prosto, zależy kto z której strony. To dosyć blisko jest tej głównej drogi, ten zalew. Będzie taka plener, będą namioty, będą koła gospodyń wiejskich. Myślę, że ma taka fajna impreza. Zaproszona jest kapela świętokrzyska, jak ktoś zna. Taka bardzo miła pani Ola. Wierna rzeka, jeszcze dogrywamy temat, być może nas zaszczycą. No i zespoły takie lokalne, ludowe na pewno nasze. No i oczywiście my z kapelą, tak? Całość tam będzie trwała do 20, myślę, że od godziny 14-15. Będą zespoły jeden po drugim występować. Oczywiście będą też inne zespoły, nie tylko ludowe. Będzie tam taki znajomy też Marek, który też ma zespół weselny. Będzie też muzyka innej kategorii niż ludowa i w ogóle, także można będzie posłuchać, coś zjeść, poczęstować się i ten koncert będzie trwał od 14 do 20. Serdecznie zapraszam, kochani, żeby wesprzeć. Staramy się tutaj, oczywiście zbiórka jest zgłoszona, tak? Mamy KRS, chcemy pomóc jak ile się da naszej koleżance, tak? Jeszcze niedawno z nami tańczyła, tak? A tak się złożyło niestety, że i na ile możemy, to będziemy starali się pomóc. No to
tyle ode mnie. Dziękuję serdecznie za dzisiaj i do zobaczenia. My też dziękujemy bardzo.